minister spraw wewnętrznych mówi, że będą aresztowania, będą kary GIS-u. Znaczy, że nadchodzi zmierzch tego reżimu. Koniec z Kaczorem. Ten bój. Dzisiaj policja zrobiła wszystko, żeby nas przestraszyć. Z użyciem post-PRL-owskiej telewizji TVP PiS zrobili wszystko, żeby naród myślał, że tu będzie rozlew krwi, że znowu będą nas gazować. Ale okazało się, że jak jesteśmy na miejscu, że nie posuną się drugi raz do tego błędu. Ich sukcesem jest nasz strach. Jeżeli przestaniemy się bać, to może Gowin się odważy. Może się odważą szefowie policji. Może się odważą funkcjonariusze i powiedzą dość. Prowadzili gospodarkę, prowadzili politykę kwarantanny, za którą nie są w stanie odpowiadać. Tracimy pracę, tracimy nasze firmy, pomoc jest pozorna. W tej chwili mamy szansę walczyć o coś więcej, ponieważ państwo nie jest w stanie odpowiadać, rząd nie jest w stanie odpowiadać. Nie możemy ciągle być na kolanach przed politykami. Mamy tu krzyż. Zgromadzeni ułożyli krzyż, który symboluje cierpienie, jakie zrzuciła na nas głupota, lenistwo i nieodpowiedzialność klasy politycznej. Ten krzyż dzisiaj dźwiga polskie społeczeństwo. To się musi skończyć i waszą aktywnością, waszą siłą ma szansę się skończyć. Wolność! Odejdźcie. Na odległość Kaczyńskiego się trzymamy. W sytuacji, gdzie muszą blokować pieszych spacerujących po Warszawie. Przepięknej kawiarence i okazuje się, że pobyt w kawiarence jest reglamentowany. Policja dookoła. Zostałem zatrzymany jako osoba rozchodząca się z legalnej demonstracji. Planowałem wejść na kawę, po prostu chciałem iść do domu w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Ale no to właśnie przy tej kawiarni policja zaproponowała mi siłą kawę. To w ogóle było bardzo dziwne, bo w sumie wszyscy szliśmy z zachowaniem odległości. Nikiem komendy policji przestanie opowiadać bzdury, że byliśmy agresywni, bo dzisiaj mnie spacerującego po chodniku zachowaniem odległości o rozchodzącego się z legalnej demonstracji napadło tutaj trzech bandytów w tych niebieskich czapkach i ja proszę, żebyś ty, drogi rzeczniku, komendancie, złapał tych bandytów i ukarał za napaść na pieszego. Naruszenie moich praw do przemieszczania się swobodnego. Ja się wystraszyłem. No ja nie jestem aż tak strachliwy, natomiast może wyglądało to groźnie, ale to jest kompromitacja totalna, co tu się dzieje. Ja nie wiem, bo może oni myślą, że wy jesteście demonstrantami. Spontaniczne akcje obywateli, które my próbujemy w jakiś sposób wspomóc. Tak, no ja tam zgłaszam zgłoszenie, ktoś tam przywozi dźwięk i tak dalej. Natomiast to ludzie decydują, czy chcą przyjechać, czy nie chcą przyjechać. My słuchamy tych głosów, zbieramy te zgłoszenia i organizujemy je po prostu. Biegniemy! Startowałem, nie będę biegał, nie mam kondycji. Niech pan mnie zatrzymuje.
ani nie zatrzymują, ani nie przedstawiają jakichś zarzutów. Ja nie wiem, no jak to iść do domu, no i... No właśnie. Tu trudno mówić o demonstracji, jak jestem ja i sami prawie dziennikarze. Jesteś nie, kto nie jest dziennikarzem? Słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób, które nie są dziennikarzami. No to zobaczymy, to dziennikarze, wyjdźcie stąd, może oni sobie odpuszczą, no. Ja mogę iść do domu, panie oficerze? Po to, żeby ludzie... Dlaczego mnie zatrzymuje pan? Dlaczego mnie pan zatrzymuje? Zatrzymuje mnie pan! Dlaczego pan mnie... Jakim prawem mnie zatrzymuje? Komu wy służycie, ludzie? No, jestem naprawdę grubo czekam, co tym razem rzecznik policji wymyśli. Nie ma żadnych demonstrantów, nie ma żadnego zgromadzenia. Policjanci otoczyli dziennikarzy i ja jeden jako osoba zmierzająca do domu. Mogę wyjść? Pan mnie zatrzymał, jestem zatrzymany, aresztowany. Jest w stosunku co do mnie prowadzona jakaś czynność służbowa? Proszę pana, jestem obywatelem na spacerze. To jest pod pomnikiem Kopernika. I zostałem otoczony przez około 200 policjantów. Czy pan może wysłać jakąś służbę wewnętrzną albo kogoś, kto jest... Nie jest pan w stanie pomóc obywatelowi. Nie jestem zatrzymany, nikt mi nie przedstawił zarzutów. Jestem okrążony przez 200 policjantów, nie mogę wyjść. Sobie po opuszczeniu legalnej... A to nie jest policja, bo to oni nie mają żadnych oznak, nie chcą się wylegitymować. Ale nie ma żadnych komunikatów, proszę pana. Nie ma komunikatu. Musi się pan rozumieć. A do Warszawy. Czy wy się nie wstydzicie? Nie, oni się wstydzą. Wstyd to powinni mieć ci dowódcy. Cała Warszawa odotona. Dramat, no. Nigdy w życiu nie czułam się taka ważna. Wychodzi prasa, prasa wychodzi. Osoby, które nie są z mediów, ale tu jest na przykład pan, który przed chwilą rozmawiał sobie po koleżeńsku z policją, więc te, które nie są z mediów, to prawdopodobnie są policyjni tajniacy, więc tak naprawdę dotyczyli Pawła Tanajno, może dwie, trzy osoby, które gdzieś tam postronnie szły, kilku tajniaków i media, więc dzisiaj można powiedzieć, że nie tylko ja zostałem zatrzymany, ale polskie media. Na PRL-u był taki poziom, że się śmiali z władzy, że jest durna. To jest mniej więcej ten poziom tego, co zrobili teraz dziennikarze. Bardzo źle musi być z naszą władzą, z naszym Kaczyńskim, z naszymi prominentami, skoro ściągają posiłki z całej Polski na taką garstkę ludzi. Zamykamy. Zamykamy. Proszę o zostanie.